kochani, za oknami robi się coraz bardziej jesiennie, więc pora przynieść odrobinę jesieni do naszej pracowni. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić takie bardzo proste listki na szydełku, których będziecie mogli użyć właśnie, żeby wprowadzić do niej trochę jesiennego klimatu. No to co, zaczynamy? Tym razem wybrałam nam włóczkę, którą znacie przede wszystkim z pięknych chust, czyli Himalaya Sweet Roll, ale tutaj jak zwykle macie pełną dowolność. Takie listki będą pięknie wyglądać w zasadzie z każdej włóczki, która będzie w ciepłych kolorach. W Sweet Rollach mamy 224 metry w 140 gramach, czyli będzie dosyć gruba. Pod koniec pokażę Wam jeszcze listki stworzone z begonii, żebyście sprawdzili, jak wyglądają przy cieńszej włóczce. Użyjemy szydełka 5,5 mm. Będziemy potrzebować, jak zwykle, igły do włóczki i ostrych nożyczek. Wszystkie materiały, jak zwykle, znajdziecie na passart.pl. Wystarczy wejść w kategorię włóczki i można przepaść na długie godziny. Nasz gotowy liść będzie wyglądał sobie tak. Natomiast tak to wygląda na takim roboczym schemacie, który nam rozpisałam. Jeśli nie pamiętacie, jak oznaczane są konkretne oczka, to zerknijcie do filmu o podstawach szydełkowania. Na samym środku mamy spiralkę, która oznacza, że musimy zacząć od magicznego kółka. Dookoła spiralki mamy 11 małych krzyżyków, które oznaczają, że w tym kółku musimy zrobić 11 półsłupków. Czyli to jest to takie małe kółeczko na środku. Dookoła tego rzędu półsłupków mamy 22 słupki, czyli wiemy, że będziemy dodawać po 2 słupki w każdy półsłupek. I dalej już mamy nasze liście, więc to już omówimy, jak tam dojdziemy. Więc teraz zgodnie ze schematem zaczynamy od magicznego kółka. Owijamy sobie włóczkę na dwóch palcach w taki sposób, żeby główna nitka szła do góry. Wkładamy szydełko pod pierwszą nitkę i wyciągamy drugą. Odwracamy całość tak, żeby móc złapać za główną nitkę i robimy jedno oczko. I teraz w środek tego kółka przerabiamy 11 półsłupków. Kiedy mamy już odpowiednią ilość, to zaciskamy nasze kółeczko. Patrzymy jeszcze raz na schemat i widzimy, że kółko z półsłupków powinniśmy połączyć oczkiem ścisłym, więc tak robimy. Mamy już to środkowe kółko, teraz bierzemy się za słupki. Jak widzicie, zaczynamy od trzech oczek łańcuszka, więc tak właśnie robimy. I potem w tym samym oczku robimy jeszcze jeden słupek. I do końca okrążenia dodajemy po 2 słupki w jednym oczku. Na końcu łączymy oczkiem ścisłym. Teraz zaczniemy już robić te boczne wypustki. One nie są takie same. Jeśli się przyjrzycie, to zauważycie, że składają się z różnych zestawów oczek, więc musimy uważać, żeby się nie pomylić. Zaczniemy od tego delikwenta po prawej. Pomijamy jedno oczko i w kolejnym robimy słupek. Jak widzicie, najpierw mamy 3 słupki, bo mają tylko jedną taką kreseczkę w poprzek. A potem dodajemy 2 słupki podwójne, które mają już 2 kreseczki. Tutaj narysowałam nam taki pęczek. To są 3 oczka łańcuszka połączone oczkiem ścisłym. Więc robimy 3 oczka łańcuszka, po czym wbijamy się w to oczko najbliżej podstawy i robimy w nim oczko ścisłe.
Na razie tego jeszcze nie widać, ale ta pętelka zrobi nam końcówkę listka. I teraz dodajemy jeden słupek podwójny. I dwa normalne. Dobra, mamy jeden pęczek. Jak widzicie, on nam się tak trochę rozepchał na boki i wchodzi na sąsiadujące z nim oczko. I tego oczka nie ruszamy, niech on sobie tam będzie, a wbijamy się w kolejne. I robimy w nim oczko ścisłe. I znów pomijamy kolejne oczko i zaczynamy następny pęczek. Tym razem na początek mamy dwa słupki, trzy słupki podwójne, nasza pętelka z oczek, jeden podwójny słupek i dwa zwykłe. No to lecimy. Słupek. Słupek. Słupek podwójny. 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 I teraz oczka. Łączymy. I druga połowa. Czyli słupek podwójny. Słupek i słupek. I proszę, mamy drugi pęczek. Znowu pomijamy kolejne oczko i w następnym robimy oczko ścisłe. Zaczynamy środkowy pęczek i ten tym razem będzie symetryczny. Po dwa słupki i dwa słupki podwójne po każdej stronie. Czyli mamy raz, dwa słupki i dwa słupki podwójne. I później trzy oczka i oczko ścisłe. Dwa słupki podwójne. I dwa zwykłe. I mamy już trzy pęczki. I znowu, tak samo jak wcześniej, omijamy oczko i robimy oczko ścisłe. Czwarty pęczek będzie identyczny jak w drugi, tylko w odbiciu lustrzanym. Robimy więc dwa słupki i słupek podwójny. Potem nasze trzy oczka. Trzy słupki podwójne.
i 2 słupki. Dobra, mamy przedostatni pęczek. Znowu omijamy oczko i robimy oczko ścisłe. Został nam jeszcze ostatni pęczek, który będzie lustrzanym odbiciem pierwszego. Więc mamy najpierw 2 słupki i 1 słupek podwójny. Pętelkę z 3 oczek. Dwa słupki podwójne. I 3 słupki. Na końcu omijamy jedno oczko i robimy oczko ścisłe. Mamy już tę zasadniczą część naszego liścia, teraz jeszcze ogonek. Ogonek zrobimy w ten sposób, że najpierw robimy łańcuszek. To są te pustek w środku kółeczka. A potem w te oczka dodajemy oczka ścisłe i to są te kropeczki. I robimy oczko ścisłe. Więc robimy 9 oczek łańcuszka. I zaczynając od drugiego oczka od szydełka zawracamy, robiąc oczka ścisłe. Na końcu wbijamy się jeszcze raz w to samo oczko, z którego wychodzi łańcuszek i robimy oczko ścisłe. I takie samo oczko ścisłe robimy w ostatnim oczku. Odcinamy nitkę i przeciągamy przez oczko. Nawlekamy końcówkę na igłę, wiążemy i ukrywamy między oczkami. To samo powtarzamy z nitką, która została nam na środku. Tak jak mówiłam, możecie zrobić je w różnych wersjach kolorystycznych. Albo zrobić takie urocze, mniejsze wersje, na przykład z begonii. Wybór należy do Was. I ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że listki Wam się podobają i przede wszystkim mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłam Wam z czytaniem schematów szydełkowych. Także dawajcie znać w komentarzach. Subskrybujcie, wpadajcie do naszej grupy na Facebooku i do zobaczenia następnym razem.